Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. Chciałem pokazać, jak można zrobić w polskim kursie Blendera coś takiego jak bardzo prosty model kryształu. Kryształy, jak wiadomo, to są fajne bryły, które mają różnego rodzaju takie skośne ściany i te ściany pod różnymi fajnymi kątami ze sobą się schodzą w takie różne ostrosłupy, graniastosłupy, wierzchołki i inne rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, wymodelowanie takiej bryły jest bardzo proste. Wystarczy tylko, że dodamy sobie na początku circle, zwykły circle, który jest meshem i ten mesh za pomocą F6 od razu sobie skonfigurujemy. Ja tutaj dodam tylko 5 wierzchołków. I to jest wszystko, co trzeba zrobić na początku. Taki circle od razu widzi mi się jako tego typu obiekt. Teraz, jeżeli wejdę do trybu edycji, nacisnę E, później Z, to mogę wyekstrudować taki obiekt do góry. Następnie go mogę trochę rozskalować, jeszcze raz wyekstrudować, ścisnąć, jeszcze raz mogę go wyekstrudować i ścisnąć wszystkie wierzchołki do zera. Wystarczy, że nacisnę S, 0 i Enter. Następnie zaznaczę wszystkie wierzchołki i usunę za pomocą klawisza W podwójne, czy też nakładające się na siebie wierzchołki przez Remove Doubles. A na samym końcu wcisnę Ctrl N, aby przeliczyć normalne i skierować je na zewnątrz. Teraz mogę kliknąć z Altem i Shiftem tę krawędź, która jest tutaj. I mogę ją podciągnąć do góry, powodując, że kryształ staje się taki troszeczkę mniej regularny i to jest jeden ze sposobów, który daje mniej lub bardziej dobre efekty. Mimo to ten kryształ jest taki bardzo regularny i przypomina taką zwykłą pałę lub maczugę Herkulesa. Ogólnie rzecz biorąc, no nie jest może taki najbardziej super. Dlatego jest jeszcze inny sposób na wymodelowanie takiego kryształu. Oczywiście dodajemy podstawową bryłę, od której zaczynamy i tym razem to będzie cylinder. Ten cylinder na samym środku, jak już sobie stoi, klawiszem F6 zmieniam na cylinder, który ma dokładnie 5 wierzchołków w podstawie, czyli ten taki graniastosłup o podstawie pięciokąta. Następnie włączam tryb edycji, przesuwam sobie ten cylinder troszeczkę do góry, tak żeby stał na swojej podstawie. Teraz skalowanie zawsze odbywa się wokół, czy też względem tej podstawy. I w trybie edycji włączam sobie panel z narzędziami, wybieram narzędzie Bisect, i tym narzędziem mogę obciąć część tej geometrii. Aby to narzędzie działało, najpierw muszę mieć taką geometrię całą zaznaczoną. W związku z tym musi być zaznaczony ten mój cylinder. Mogę go także troszeczkę rozciągnąć w pionie, aby był troszkę wyższy. I teraz jak wszystko zaznaczę, ustawiam się w widoku lekko na ukos, zaznaczam bisekta, no i po prostu rysuję jakąś linię, która go zetnie. Ta linia, która go ścina, oczywiście działa i ścina po prostu tak jakby tworząc linię przecięcia pewnej niewidzialnej płaszczyzny przez tę geometrię. Następnie w opcjach mogę wybrać sobie Clear Inner oraz Fill, aby stworzyć tutaj nową płaszczyznę i w efekcie doprowadza to do tego, że obcinam swoją bryłę. Jeszcze raz bisect i ciach. Powstają mi wtedy bardzo fajnie wyglądające linie cięcia i to właśnie o to chodzi. A jeżeli pracuję w viewporcie z widokiem na ukos, to te linie cięcia będą pod różnymi dziwnymi kątami i nie zawsze będzie to wyglądało jakoś tak super ładnie. Na przykład teraz widać, że to jest tak trochę dziwnie ścięte. I o to właśnie chodzi. Ostatnie cięcie. Zrobię bisect tak trochę mocniej. O, w ten sposób. No i już mam coś, co przypominać może kryształ. Teraz tak, taki kryształ oczywiście możemy jeszcze stuningować, dodając do niego dodatkowe ścianki. Wystarczy tylko, że zaznaczę pojedynczą krawędź, następnie nacisnę Shift B i wstawię tutaj taki cienki odcinek dodatkowej ściany. Tak samo zrobię z tą ścianą, która jest tutaj, tak samo tutaj. Powoduje to, że geometria tych cięć staje się troszeczkę bogatsza i z reguły, jeżeli jest gdzieś jakaś króciutka ścianka, to warto ją w ten sposób właśnie przyciąć. Tak samo mogę zrobić tutaj na czubku. Oczywiście z czuciem, delikatnie. No i to jest już całkiem nieźle wyglądający kryształ, który ma całkiem nieregularne ściany. To, co w tym kryształe jeszcze nie bardzo mi się podoba, to jest to, że on jest taki jakby szeroki u podstawy, ale teraz już tej podstawy nie mogę przeskalować w dół, chociaż mnie korci, dlatego że jeżeli to zrobię, to te ściany, które są tutaj na ścianach, takie te ukośne, one stracą swoją płaskość, one przestaną być płaskie. Tak jak widać tutaj, ta ściana teraz się zdeformowała i to nie daje dobrego efektu, więc niestety trzeba taką bryłę już zostawić, a należało wcześniej pamiętać o tym, że tak naprawdę należało go ściąć. Mogę jeszcze uratować się z tej sytuacji troszeczkę, skalując na przykład całą tą bryłę w ten sposób. Skalowanie tutaj nie psuje zbyt wiele, ponieważ skalowanie odbywa się proporcjonalnie jakby do wszystkich ścian. I teraz w trybie edycji mogę dodatkowo wyekstrudować jeszcze sobie w dół tę ścianę, którą tutaj mam. A więc ekstrud w osi Z
i mogę to przeskalować, powodując, że mój kryształ jest teraz taki troszeczkę znowu, jak ta maczuga Herkulesa wspomniana już wcześniej. Tak czy inaczej, jest to jeden ze sposobów na ratowanie takiej geometrii, o której zapomniałem, że należało wcześniej nadać jej odpowiedni zgrubny kształt. Dodatkowo mogę zaznaczyć ten pierścień jeszcze i ściągnąć go przez podwójne G trochę w dół. Mogę go trochę próbować obrócić tutaj i różne sposoby z nim powalczyć jakby. No ale staram się jakby tak, żeby nie za bardzo zniszczyć ten kształt. Zostawię to w ten sposób. Ściany są lekko pokrzywione, ale nie powinno to mocno przeszkadzać, a co więcej, może wprowadzić taki przyjemny wygląd później podczas renderowania. Dodam teraz jakąś podstawę do takiego kryształu. No i jestem teraz gotowy do zrobienia dla niego materiału. Takie modelowanie w zasadzie wystarcza, żeby zrobić taki nisko rozdzielczy kryształ. I to w zasadzie jest główny temat z tego tutoriala, więc w tym momencie kończę. Pozdrawiam i życzę udanych modeli.